Siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Sekiro. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie wszystko zajebiście. Mamy myśli o techniczne sprawy, bo ostatni odcinek z Isaaca był okropny, ale go wrzuciłem, bo nie miałem czasu nagrywać już nowego, przepraszam. Zaczniemy sobie teraz od miejsca, w którym skończyliśmy. Muszę się przyznać, że ostatnio sobie zagrałem w Sekiro, wróciłem się do przez wszystkich przeciwników, których pokonaliśmy przez pierwsze dwa odcinki. Znaczy do tej między świątynią a obecnym naszym miejscem. Po to, żeby pozbierać z nich pieniądze, bo okazuje się, żeby zbierać pieniądze z przeciwników, to trzeba przytrzymać E na klawiaturze. Czyli przycisk po prostu zbierania. Tylko przytrzymać, a nie kliknąć. I dlatego no uznałem, że no muszę pozbierać te pieniążki, bo kurwa trochę lipa nie mieć w ogóle pieniędzy. Lecimy dalej, zobaczymy co tutaj teraz ciekawego będzie. Dobrze. Wiem, że narzędzie protezy używa się na kontrolu. Zabiłem sobie kuraka. Czemu nie? Okej. Kurak zdech i my lecimy dalej. Oczywiście, że tu nie wskoczę. Tam jest. Tam jest. Przeciwnik. Ja tego przeciwnika kojarzę z gameplayu od PewDiePie'a. On się tak kurwa z nim męczył. Kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy. Obawiam się, że dzisiaj cały odcinek spędzimy tutaj, drodzy państwo. Ten właśnie ogr tam. O, mogę posłuchać. No. Ognia? A jak ja mam użyć ognia? Tu są jakieś pochodnie. Ale chuj wi tak naprawdę. W ogóle wpadłem na pomysł na nową serię. Jak skończę Sekiro, zrobimy Dark Soulsy, ale padem. Jako gracz, który nigdy nie grał padem w takiej gry, to może być ciekawe mimo wszystko. Mimo, że Dark Souls już ogarniałem w swoim życiu parokrotnie. Liczne granulki, dobra. Granulek Star postaram się nie wykorzystywać. Mógłbym w sumie zrobić coś takiego. Czemu wy nie wstajecie? Nie słyszałeś kurwa, że tam pierdolnęło? Dobra, chuj wam w dupę. Siema. On się wścieka, dobra. Dobra, co teraz? Co teraz? Co teraz? Chwytów nie można odbijać. Jeśli wróg cię chwycił, nie unikniesz poważnych obrażeń. Możesz jednak uniknąć chwytu, jeśli podskoczysz lub odbiegniesz. Niektóre chwyty te można też ominąć, robiąc w ostatniej chwili unik. Ja już serce mi zaczyna walić. What the hell? Momencik. Jak się robi unik? Jak ja tego kurwa uniknąłem? A nie potrafię! Umrzyj! Umrzyj! Poczekajmy. Ja muszę to jakoś inaczej zrobić. Kurwa, dobra. Ten ogr to jest pierwszy sprawdzian. Każdego kto. Jaki pomoc losu? Nie? Co, że ktoś mi ma. Nie wiem o co chodzi. Pomoc losu. Połowa doświadczenia i senów przepada w momencie śmierci. Lecz raz na jakiś czas można to uniknąć. Dzięki stoisu bogów i buddy można otrzymać pomoc losu. No i co teraz? No i co mi po tym? Że ja dostałem pomoc losu, skoro zaraz tak zginę znowu. Jak? Czy ty jak masz sprinta, to nie możesz skakać? Możesz. Tylko z opóźnieniem skacze jakimś takim strasznym. Odłamek naczynia. Dobra, no spróbujemy się z tym ogrem, no. Co tak ciemno? Aha, bo tam słońce zaczęło mocno napierdalać. Teraz tutaj tak cień rzuca. Dobra, no zachód słońca teraz mamy. A ja mam słońce, ja mam ten okno na zachód i teraz tak się ciemno zrobiło troszkę.
No chodź tu, kurwa. No, no koleś, nie? Co ty, kurwa, robisz? Pojebany jesteś? Możesz tu podejść? Co ty robisz? Dobra, nieważne. Wow, 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 wow. Fua! Kurwa, jak to on mnie złapał? Ja pierdolę. Nie, nie mogę zginąć od razu. Dobra. Wstawaj. Ja nie wiem, jak się wstaje, kurwa. Nie od... A. Momencik, momencik, napij się. Dobra, momencik. Uno momento. Señorita. Ty jebany! A! Moment, nie chcę zużywać swojej protezy. Najgorsze ci, kurwa, tych dwóch zjebów tam jest przed nim. Po co? Z samym ogrem bym chciał walczyć. Co jest? Co się dzieje? Czemu ja tu jestem? Ale mnie w przepaść kopnął. Jebany! Co to jest? A nie widzieliśmy już tego czasami? Co? I co? Gdzieś tam cały czas rozbrzmiewa zbolały kaszel. Kaszlący mężczyzna z zapałem rzeźbi posążki. Co? Im częściej umiera obdarzony mocą smoczego dziedzictwa, tym bardziej rozprzestrzenia się po świecie choroba zwana smoczym morem. No to panie i panowie, ja tu będę ginął co chwilę, to już teraz możecie wyłączyć tą możliwość wskrzeszania się i... Znaczy nie wskrzeszania się, tylko pomocy losu. Ja nie mam... Nie mam złudzeń, że ja tu będę zdychał po prostu raz za razem, nie? Wracam do ogra, kurwa. Nie wiem. Prawdopodobnie czegoś nie rozumiem, ale... Ale... I don't find it really helpful. Sorry za angielski, ale po prostu czasami łatwiej mi się wysłowić po angielsku, jak mam taką myśl konkretną. Może tak. Na ten czas nie wydaje mi się to zbyt pomocne, o. Ale może czegoś nie rozumiem, prawdopodobnie tak jest. Dobrze, no idziemy. Popatrz, ja nie mogę skaczeć z tym. Z... opóźnieniem, kurde, to mnie trochę denerwuje. Ale będę musiał się tego nauczyć. To zabijmy najpierw tego, bo on się wydaje jakiś bardziej upierdliwy. Nie, to ten się wydawał bardziej upierdliwy. Dobra, nieważne, mamy to. Dawaj na ogra. Jakoś się, kurwa, nauczymy z nim walczyć w końcu. Dobra. Nie wiem, chcesz, masz... No, dużo mu to nie zabiera. Okej. Spoko. Dobra. O, ty kindo! Sorry za takie dziwne słowa, ale jak ja się stresuję, to moje usta wypluwają jakieś... Aha!
Wow, 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 kurwa, ale to było blisko. Chcesz dostać jeszcze z tego? Wow, w ostatniej chwili odskoczyłem. Co ja robię? No kurwa, atakuj! What the fuck was that? Muszę się na... No kurwa! Nie, ja muszę ogarnąć uniki. Muszę inne uniki... w innym momencie robić. Dobra. Dobrze, kurwo, masz. Napierdalamy go. Elo, dawaj pieniądze. On teraz jest silniejszy? O, ty szmato. No i dopadł mnie. Po mnie. Znaczy, mogę wstać. Skorzystamy z tej możliwości tym razem. Wow. Wiem, nie mam go zaznaczonego na kamerze, ale wydaje mi się, że tak jest łatwiej z takimi większymi przeciwnikami. Tak samo w Dark Soulsach było, ale mogę się kurwa mylić, nie wiem, zobaczymy. Ma mnie! Dopadł mnie! Co za kretyn! A! To jest to, za co lubię Souls-like'i. Ja się w końcu nagle nauczę. Siema. Mam twojego... O, ty cipo jedna! Ej, to ogr powinien mnie bić, a nie ty. No popatrz, to jest ten upierdliwy szmaciarz. Dobra, dawaj ogra. Chodź kurwa, chodź. Wow, 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 wow. Muszę się napić, nie? Nie mam wyjścia. Nie no, ja muszę shifta używać, nie spacji. Dobra, znaczy nie, kurwa. Tak, dokładnie właśnie tak, to chciałem powiedzieć. Dobra. Aaaa, to nie jest fajne. Nie, shifta muszę chyba głównie używać, wydaje mi się. Spierdalać mu muszę. Jestem szybki, ty jesteś wolny, szmato. Masz kurwa w dupę. Patrz kurwa, jak napierdalam. Jestem pchełką. Jestem kurwa pchełką, nie masz szans z pchełką. Tak kurwa, właśnie tak. Napierdalam cię, szmato. Jestem pchełką, muszę pamiętać. Jestem pchełką. Nie! Wow! Jakim cudem? Wow! Jestem pchełką! Cipo jedna! Tu Jezus Maria, biedaczek! Tak, kurwa! Wykorzystaj mój swoją szybkość. Nie! Nie! Wskaczamy się, kurwa. Spierdalaj. On będzie coraz bardziej wściekły, nie? Jakbyś mnie tu dosięgnął. Skuty ogr! To nie pal tyle bonia, stary. Sorry, kurwa.
Dobra, kurwa. Jakby mnie tutaj złapał, to byłoby po wszystkim, nie? No i elo, kurwa. Jebany szmato. To ja nie przeczytałem, co tam było napisane. Umiejętność bierna. Stopień leczenia Shinobi. Która poprawia działanie przedmiotów leczniczych. Czyli bierna umiejętność, nie muszę tego klikać, tak? Wiedza medyczna jest kluczowa do przeżycia Shinobi. Okej. Okej. Nauczyłem się tego i co teraz? Mamy pokonanego wielkiego kurwa ogra. Coś też kojarzy się multi z nim. O spierdale, jak ty mnie teraz zabijesz. No szmato jedna! Kurwa jedna. Sorry za przeklinanie, ale no. Balon bogactwa mi, bo już miałem takie. Na rzecz wątpię, że kiedykolwiek tego użyję. Chyba, że będę wiedział, że jest gdzieś duża arena z wieloma przeciwnikami, którzy są słabi i szybko można ich pokonywać, to wtedy może, jak będę pamiętał, to użyję tego bogactwa Mibu. Dobra, ja bym, no co, chyba muszę iść dalej, nie? Tak mi się wydaje, skoczymy sobie tam wyżej. Fajnie by był następny posążek. Czy cofnąć się do tego posążka? Zastanawiam się, czy to właśnie, jak to kurwa działa? Okej, okay, ogra żem pokonał. Spoko. Luneta kruka. Okej. Okay. Czyli to jest lunetka, którą sobie mogę użyć, podejrzewam, tak? Czemu nie mogę tworzyć ekwipunku? Kolejny miniboss, z tego co widzę. Co to jest? Nie można otworzyć z tej strony. Cisza. Nasiono tykwy. To ulepsza nam naszą sakiewkę z wodą, która nas leczy, więc zajebiście. Tam już mnie widzą powoli. Domek naczynia. Wiecie co, ja bym się wrócił do tamtego posążku. Bo ja tutaj widzę kolejne zgraje przeciwników. A nie widzę żadnego checkpointa, także się wrócimy. Może to nasiono tykwy damy tej babeczce. Naciskamy w byle gdzie, bo tak naprawdę. No ty. Ja muszę się nauczyć skakać. Teraz. Ale jeszcze trzeba chycić kurwa się tego. Ale dobra. Zjednocz się z posążkiem rzeźbiarza. Koralik modlitewny 2x4. Zróbmy najpierw odpoczynek. Tak. I teraz podróż do zaniedbanej świątyni. Fajnie, fajnie mi z tym ogrem poszło. No odkryłem najlepszą taktykę na walkę z nim, wydaje mi się. Po prostu trzeba się wokół niego poruszać jak. No wiecie co, sami widzieliście zresztą, nie skakać, tylko shift. Shift, w sensie nie wiem jak to by było na konsoli, ale shift. No. No już pomogło mi to właśnie w ostatniej walce z ogrem. To też wiem. Aha. A co mi jakoś obchodzić ma mocno? To co, mam się nie wskrzeszać? No to teraz ja jestem tym złym, bo się wskrzeszam, tak? Oczywiście. Tane o hyo, kore de
Super. Nie obrażam się o to, no, no jest dosyć dziwne, tak? Pewnie, że tak. Nie mam więcej, nie? Co? Tu miałem więcej? Elo? To ile mam tykwy teraz? Muszę pewnie usiąść przy posążku, żeby mi się to odnowiło. Nie wiem, czy ja z tobą mam porozmawiać? Żebym z walki odzyskałem? Okej. Okej, umożliwia poznawanie umiejętności stylu. Księga zawiera najpiękniejsze tajemnice sztuk shinobi, takie jak ataki wykonywane w locie, czy sposoby pozycjonowania w ukryciu. Dobra. No dobra. Wokół walki pozwalają na naukę danego stylu za pośrednictwem menu umiejętności w posążku rzeźbiarza. Za każdego pokonanego zdobywa właśnie doświadczenie umiejętności. Czyli po to jest to doświadczenie. Odpowiednia ilość tego doświadczenia daje punkty umiejętności. Punkty te można użyć do odblokowania nowych umiejętności. Super. Niektórych umiejętności można nauczyć się dzięki znalezionym przedmiotom lub pokonanym wrogom. Bardzo miło mi to słyszeć. No to co? Lecimy do posążka Shinobi. Pójdziemy sobie znowu pod tego ogra złego, którego już nie ma w sumie, bo nie żyje. W menu posążka drzwiarza, no, można się nauczyć nowych umiejętności, wydając punkt umiejętności. Super. Zdobądź umiejętności. Okej. Okay. Sztuki walki, walki shinobi, rozmiętności bierne. Bierne mnie chyba na ten czas najbardziej interesują. Ale zobaczymy. Zwykłych sztuk walki można używać po wybraniu w ekwipunku. Aha, informacje. Ja nawet nie wiem, co jest później, tak? No to na razie mi wygląda lepiej. Okej, okay. I co teraz? Dobra, mniej więcej zapoznałem się już z tym, jak to wygląda. Przynajmniej na ten moment. To co? Kup symbole ducha. Mogę kupić. Za dychę jest jeden, tak? I co? A nie, mam 15 na 15, a w słowku 30, czyli nie potrzebuję tego. Powinienem częściej używać swojej protezy, skoro tak. Bogą trening kontra Mikiri, uniemorego samuraja. Skoczymy się na chwilkę, co? Chociaż tak tylko po prostu spróbować tą kontrę zastosować w walce. Dobra, trening kontra Mikiri. Okej, okay. Dobra, spoko. O, to nawet jest całkiem łatwe. Okienko do zrobienia tego jest dosyć łatwe do ogarnięcia. Jest długie. Znacznie łatwiej to zrobić niż parowanie w Dark Soulsach. Spoko. Dzięki. Ogarnąłem. Dobrze, bo... Spoko, wiem o tym gościu. Dzięki za pomoc. Lecimy dalej, zobaczymy, co tam nas czeka za tym ogrem. No to co? Szybka podróż. Podzamcza szyny, mur, podzamcza schody. Ogr się oczywiście nie odrodził. Nie odrodził się, nie? Kurwa, znowu jestem taki zrudziały, muszę się przefarbować na ciemniejszy troszkę kolor. No nie wiem, jakoś tak lubię się w brązowym bardziej. Czyli tak, ci się odrodzili. Ten jest ten upierdliwy, to tego upierdliwego trzeba sprzątnąć pierwszego. A ten jest mniej upierdliwy, więc spada już teraz. I lecimy dalej. Tam jest ten koleś z tą dzidą. Ja mogę sobie spróbować mu tą dzidę zrobić tak jak ten. Uczyliśmy się. Kurwa! Co jest? No, zrób tą dzidą. Luz. Spoko. Nie wyszło idealnie, ale z czasem będzie wychodzić idealnie. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Tu już zebrałem. Co to są za porządki tutaj? Jest jakiś generalissimus. Trochę kolesi. Nie mam się tu czego chycić, kurwa.
On mi już widzi. Pierdolone! Czy ty masz zamiar do mnie strzelać? Generał Tenzen... Yamauchi? Mi się wydaje, że to jest dosyć... Dobra, jestem szybką pchełką, elo. Nie macie ze mną szans. Ja tutaj robię kamikadze. Tenzen, nie masz szans. Spierdalaj, koleś. No co ty robisz? Pojebany jesteś? Będziesz mi tu dzwonił dzwonkiem jakimś, kurwa. Tam do mnie strzela, koleś. Ale go zaraz załatwimy. Ah! Haha! Jestem zbyt szybki dla was, kurde. Wiem, to jest trochę koki. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Dobra, ej, może damy radę w ten sposób. Szybkość, szybkość i brak precyzji. Będzie problem z generałem. Ale może resztę zajebiemy. Dobra. Generał mnie znowu widzi. Spierdalaj, nie widź mnie. Jeszcze zostałeś ty. Chodź tu, kurwa. Kurwa. Ty musisz zrobić... Ej, bo generał tu idzie. Ja nie mogę z tym generałem teraz. Chyć się, kurwa, tego. Ja pierdolę. Dobra, generał mnie chyba stracił z widoku. Boże, co to było za wejście, nie? Dobra, ktoś mnie widzi jednak. Generał mnie nie widzi, ale widzi mnie tamten skurwysyn. Ten. Nie, to czy to nie jest generał, to jest skurwysyn, dobra. Generał sobie wraca na swoje stanowisko. A tego skurczysyna trzeba... On mnie widzi. Czemu ty jesteś taki trudny do pokonania? Dobra, chuju. Elo. Pierdalej. Spróbujmy z tym generałem. Jak nam to pójdzie? On się patrzy gdzie? Tam. Okej. Okay. Chodzi dookoła. Luz. Trzeba by go jakoś zaznaczyć. W sensie nie zaznaczyć, tylko zaskoczyć od tyłu. Okej. Okay. Czyli on sobie chodzi w ten sposób. Czemu ja mówię, że to jest generał? Tam było napisane, że to jest generał? Czy mi się tylko tak... Generał Tenzen Yamauchi, no dlatego mówię, że to jest generał. Okej. Okay. Ja pierdolę. Okej, okay, bardzo dużo mi zabiera tego, postawy. Nie to! Nie ten przycisk, kurwa. Oh fuck! Zapomniałem, że mam tykwę. Wstajemy, 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 używamy tykwy. To jest cięcie. To jest pchnięcie, okej. Okay. Muszę pamiętać, że jak jest to pchnięcie, to mogę to zrobić. Znowu było to pchnięcie. Kurwa. Wiem, przepraszam, muszę... Wow. Ja robię uniki zamiast... Fuck! Jaki tu trzeba mieć refleks, żeby to ogarnąć?
What the fuck? Wstawaj! Fuck! Tenzen! Co ty robisz? Fuck! Wstawaj, 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 wstawaj! Tenzen! Tenzen, ty musisz umrzeć! Chuj ci w dupę! Przepraszam, że tak podniecam! Ale za pierwszym razem! Koralik modlitewny. Mamy 3. Luz. Ale mi serce wali. Wiecie co? Najpierw orzeł, ogr, teraz Tenzen, Yamał czy jądra mnie zaczęły boleć. Może mi się za bardzo wcisły do... Nieważne. Weszło fajnie. Nie wiem, gdzie mam iść. Straciłem orientację. No chyba tutaj. Dobrze. Dobrze. Dobrze, panie i panowie. Zajebiście wręcz. Pamiętam, oglądałem PewDiePie'a, jak on grał z tym ten etap i jak on się tu kurwa męczył. Masakra, nie? A ja? Szybka pchełka. Przeciwnicy... A! Przepraszam, za bardzo się jaram. Wiem, że jeszcze ta gra mnie tak pokara. Ło! Ale to jeszcze nie dzisiaj, na szczęście. Dobrze. Co to jest? Diving confetti. Przepędzania widm. Co umożliwia atakowanie widmowych wrogów, czyli to jest coś, czego ja mogę potrzebować. Więc sobie za ten posążek weźmiemy boskie konfetti, bo może się okazać, że to zaraz to się przyda. Okej. Okay. Przydałoby się odnowić ten, tykwę, sakwę, czy jak to tam się nazywa. Gdzie mam teraz iść? Tutaj coś jest? Zawróci się ci życie miłe, nie zetniesz głowy bez głowemu. Nasze miecze i piki zawiodły. Okej, tam mam iść, okej. Spoko. Teraz gdzieś tam? Coś gdzie? Aha, to tylko ta się buja, gałąź. Mam gdzieś tu skoczyć? Tam? Aha! Nie jest koniec gry. No ciekawe bardzo. Gdzie mam tu dalej skoczyć? Powiedzcie mi. Nie wiem. Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Czekajcie, może ja mam się tego chycić i sobie... Nie, on sam skacze, okej. No nie. Nie wiem, co tu mam zrobić. Podzamczę aż inne. Ja muszę tam jakoś przejść, no. No powiem wam, że nie wiem, szczerze mówiąc. Ominę tych wrogów, spróbujemy sobie to po prostu rozgryźć. Tych wrogów też spróbuję ominąć. Przejdziemy sobie tutaj po prostu. Dotknij ostatka. Możecie spierdalać, bo chcę obejrzeć. Pokaż mi, co ty tu robisz. Okej, okay. No i co dalej? Aha! Aha! Okej! Okay.
Dzięki! Element gry online. Super. No to już wiemy, co robiliśmy nie tak. Cukierek gachli. Gacina, gachina, a co? Okej. Tak, jakbym chciał jakiś stealth. I tu jest ostatek. Też mogę go dotknąć, zobaczyć. Obejrzyj ostatek. No i co tam dalej? Aha, czyli po prostu tu zeskakujesz. Bardzo pomocne. Super. Bardzo to jest fajne, te ostatki, naprawdę. No i co? Elo, idziemy dalej. Co nas tutaj czeka? Jest w kurwę ciemno, to na pewno. Tam jest jakiś miecz świecący. Przypomina mi to bardzo z Dark Souls 1 z dodatku. Walkę z tym. Jak on w ogóle miał? Ja pierdolę, już tak tam Dark Souls grałem, że nie pamiętam nazwy tego bossa. Father of the Abyss. Nie pamiętam, jak on miał na imię. Tu teraz? Tu teraz? Okej. Okay. Znaczy teoretycznie ja bym mógł w tą ciemność tam zejść, zobaczyć kurwa co to jest i mu napierdolić może. Albo dać się zabić. Jedno z dwóch. Prawdopodobnie to drugie. No ale... Ni czas to, ni miejsce. Znaczy nie chce mi się. Boję się, tak to ujmuję, boję się. Okej, jesteśmy na jakimś... jakimś górnym zamku, można to tak nazwać? Posążek by się jakiś przydał. Fajnie by tu było checkpointa mieć. Co jest? Ty kurwo! Co to miało być? Jakiś jaszczurka. A tam co jest? Też jaszczurka? Jaszczurka. Strasznie duża. Cukierek gacina, okej. Mogę wejść tam na górę, z czego skorzystam raczej, bo tutaj nie widzę perspektyw. Ej! To są te schody przecież prowadzące do ogra. Okej. Czyli co, te jaszczurki mogą mnie otruć? Boska trawa. O! Fajne. Ale tego prawdopodobnie nie użyję przez długi czas. I tutaj mamy skrót. Czyli w Sekiro, tak jak w Dark Soulsach, są skróty. Rozumiem już. Czyli mamy otworzony skrót. I co w związku z tym, że ten skrót mamy otworzony? Czyli co? Czyli ja w zasadzie chyba muszę iść do tej ciemnicy, co tam jest. Gdzie tam taki ten dziwny miecz połyskiwał. Prawda? No bo nie ma tutaj za bardzo innej drogi dalej. No tu się będę wracał. No chyba tam pójdziemy. Po prostu. Bo tam no nie ma co. Tam jest ten posążek, przy którym się odrodzimy w razie czego. Ej, no złap się ty. No, no błagam, kurwa! To jaki to jest niby skrót? Jak ja to mam zrobić? Wiem, że znowu mi coś umyka, przepraszam za to. Znowu mi coś tu kurwa umyka. Może tu muszę podejść? Dobra, spoko, udało się. Nie jest to łatwe, takie łatwe aż, ale udało się. Chodźmy tam, do tej ciemnicy. No i zobaczmy, co nas tam czeka. Czy ja mam jakieś światło? Nie mogę zaznaczyć przeciwnika.
Co to kurwa jest i co to jest? Dobra, widzę, że ja nie powinienem z nim teraz walczyć. Bo on ma mnie na strzała. I absolutnie nie. Okej. No dobrze. Wiecie co? Ja sobie po prostu to sprawdzę na jakimś gameplayu, żeby za bardzo się nie błądzić i was nie nudzić. A tymczasem mam nadzieję, że odcinek nie był za krótki, ale na pewno ciekawy. Ciekawszy niż pozostałe. No i co, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Wydaje mi się, że postaram się zrobić tak, żeby na przeplatanie był Sekiro, Isaac, tak dzień po dniu. Teraz oczywiście, no, tak jak mówiłem, mogą być też przerwy w odcinkach, niekoniecznie będą codziennie, ale postaram się, żeby były jak najczęściej, także no. Do następnego razu, no i elo, siema.